No i dobra, mamy poniedziałek, 22 listopada, godzina 11. Jedziemy z powrotem do Dynamika, żeby sobie kupić jakieś dwie lampy na sufit, takie, żebyśmy mieli oświetlenie robocze, bo bez tego coraz to gorzej. Idziemy i coś wybieramy. Jesteśmy. Odbieramy dzisiaj dwie lampy sufitowe. Jakiś jest brak efektu migotania, może będzie spoko. Dwie lampy, łącznik światła. 20 metrów przewodu, żeby to w ogóle zdjąć. Jedna lampa pod serwis z takimi parametrami. I łącznie 650 zł. Idzie kasa. Dobra, to już mamy spakowane. Teraz czas na podróż do Siga i tam kupimy brakujące profile. Zaczyna się kolejny dzień, kolejna walka. I jedziemy. Kurde, i korek jest. Będę kolejne 200 metrów się toczył. Słuchajcie, odnośnie kosztów elektryki, oświetlenia, to jest drogo. Za dwa kasetony sufitowe, te oświetleniowe, 250 brutto. Do tego dokupiłem tą jedną lampkę właśnie na stanowisko serwisowe, które zamontujemy u mnie nad moją głową. Zobaczymy, ile będzie to światła dawało, jakie to będzie światło, czy to będzie mrugało i to będzie iPhone zbierał, czy też nie. No ale za to wszystko z tym przewodem 6,5 stówy, sporo hajsu, jakby nie patrzeć. I dzisiaj zabrałem ze sobą 1000 zł w gotówce. Myślałem, że pojadę do tej hurtowni, kupię te profile, wstąpię po lampę, jeszcze mi zostanie trochę. A tu już wydałem 602 zł. Wydane, zostało mi niecałe 400. Mam nadzieję, że te profile plus właśnie te długie profile plus te poprzeczne 60-tki nie będę kosztował więcej jak 400, bo to 1000 tak pstryk i nie ma. Kasa idzie jak głupia. To jest takie smutne. Dzień się dobrze nie zaczął, a tu już 1000 za chwilę nie będzie. A weźcie sobie, pomyślcie, ile trzeba mieć hajsu, żeby zbudować w ogóle jakąś fabrykę, wielką halę postawić, ubrać to w elektrykę, w ogóle kolejne tematy jak standardy produkcyjne, to jak to stworzone w odpowiednich etapach, że oni przestrzegają tego, tamtego, sram tego. Ile to pieniędzy musi kosztować? To człowieka głowa boli. Kiedy my robimy wszystko po kosztach, czy wiadomo, szukamy oszczędności na podstawie wydawania pieniędzy, ale nie będzie tak, że jak będę miał do wyboru kupić dobry kabel, a jakiś tani i to będę brał. Nie no, będę szukał po prostu ten dobry w niższej cenie oczywiście, bo założenie jest zawsze takie samo. Musi być jakościowo dobry produkt. Czy łączniki świateł, czy kontakty, gniazdka, czy właśnie inne komponenty, które posłużą do robienia tego wszystkiego, musi być dobrej jakości. To się przecież wszystko potem przekłada na to, jak to będzie działało na przestrzeni kolejnych kilku lat, bo nie ma sensu teraz oszczędzać 200 zł na czymś, jak to się zesra za 4 miesiące, czy tam, nie no, źle mówię, za 4 lata. Lepiej wydać te 200 więcej, niech to działa 5-10 lat, no i tyle. O, jestem już przy Sigu, dojeżdżam. Idę porozmawiać z kobietami i zobaczymy. Niebawem się odezwę. No i jesteśmy. Auto już przygotowane na to, żeby znowu ten profil 3,7 metra włożyć. Szmata czeka. Szmatę znowu naprzód. To gdzieś tutaj damy. Tu się oprze ten profil. A potem klapa go z tyłu dociśnie. A i fajny temat. Za te profile, za to co kupiłem, czyli dwa długie, 15 krótkich, plus jakieś haczyki przesuwne, 111 zeta, więc cena bardzo, bardzo fajna. Już się bałem, że to będzie kosztowało kolejne 300-400, więc dzisiaj wydane jest 602 zł tam, tu 111, to mamy z tego 713 zł. Spoko. Halo, halo, halo. Nie ma tu nikogo. Idzie pan z moim zamówieniem, zajebiście. Dzień dobry. Słucham? O tak, dwa długie. O, i nawet pan folią owinął. Ale fajnie, nie będziemy musieli tego cudować. O, super. O. Tyk. To tam. Mamy to. Haczyczki, 15 sztuk. Lepiej mieć zapas tego, bo to grosze kosztuje, jak się okazuje. A potem nie ma sensu, wiecie, specjalnie jeździć 3 razy po rzecz, która kosztuje, mówię, 20 zł. Bo czas to pieniądz.
i jeszcze zostało nam 15 tych podłużnych. A, foliują się. Ale macie tu zimno. Człowiek w takich warunkach to moment może być chory. Trzeba takich panów pytać, jakich oni czapek używają, bo wiecie, to są stare wygi, doświadczone, a to jest istotne. O. Czyli wszystko. Jest. Dobra, dzięki Żółwik i do następnego. Dobra, daj do przodu. Dobra, dzięki i na razie. Uciekamy, bo nas gonią, bo chcą tu ładować te jakieś profile, takie, siakie, owakie. Najważniejsze jest to, że mamy te rzeczy. Bez tego nie skończymy roboty. No i słuchajcie, dzisiaj jestem sam. Po kolei zaczynam właśnie ustawiać te profile podłużne. Te już powstawiałem. Idzie powoli. Samemu to jednak trochę gorzej. Trochę minęło godzin. Coś tam porobiłem. Ciężko idzie tutaj, bo to nie jest ani równo, ani nic, żeby spiąć to wszystko. Przed chwilą jeszcze byłem na obiedzie, kolejna godzina uciekła, bo to trzeba trochę z żoną porozmawiać, z dziećmi. Dzieci jeszcze chore, za pół godziny jedziemy do lekarza na wizytę, kolejna godzina w dupę pójdzie. I tak to, ale wracając do tematu tutaj. Laser nam puszcza wiązkę i tam strona sufitu musi mi się zgrać z tą tutaj. A tam jednak troszeczkę jest jakieś 2-3 cm za wysoko i poziomicą chciałem to wyrównać, ale co ty? Nie da rady. Za dużo roboty, dlatego bawiłem się z ustawieniem lasera i za chwilę tutaj wracam. A nie, najpierw to sobie w ogóle jakieś światło ogarniemy. Zanim wyszedłem, ten kabel już rozwinąłem. Te przewody zaraz podłączę do lampy i wstawimy nasz kaseton gdzieś, gdziekolwiek tutaj. I zobaczymy, jak to w ogóle będzie świeciło. Będę mógł robić. No i jesteśmy w tym momencie na platformie. Tam laser świeci. Tam mamy ulicę, a tu mamy tą ścianę, która jest oczywiście... W sumie ściana, ten podwieszany sufit, który jest za wysoko i musimy sobie to na tych haczykach tutaj, na tym systemie troszeczkę poobniżać. Więc tutaj ten obniżam i tam zejdzie nam to trochę w dół. No albo i nie zejdzie. Coś nie chce iść. Dawaj. O, to Polska walczyła. Pyk. No i zaczyna to w końcu mieć ręce i nogi. To samo tutaj. Jest jeszcze tamte 7 mm. To też sobie delikatnie obniżymy. I teraz ten haczyczek. No i tak można się powoli bawić z tym. I znowu ten, żeby ta linia jednak poszła trochę w dół. Ale z jedną ręką ciężko. Dobra. Pokazałem mniej więcej, o co chodzi, ale tu już mamy i tak spoko. Tutaj też. I spinamy to, bo roboty jest sporo. Jedziemy z koksa. Powiem wam tak. Byłem tak głupi. Dopiero teraz podłączyłem zasilanie tej lampy. Na dworze jest ciemno. W sumie teraz nawet nie widać. Ale no jest ciemno. Jest godzina 17, jest ciemno. Ta jedna lampa daje tyle światła, a trzeba mieć na uwadze, że ona jest na wysokości 3,60. Ja cię kręcę. Nie dziwię się, że to kosztuje 130, tam 150 za jeden kaseton. Ale mega! Jak zajebiście widać. Ona rozświetliła, no nie powiem, że pół lokalu, no ale kurde. Taki wystarczy tu wstawić na sufit może z 6 i tu będzie widno jak w dzień. Ale efekt jest wow. Wow, kurde, dzisiaj to pocisnę. Mam jeszcze jedną, no właśnie, podłączę jeszcze drugą. Póki co kabel pociągnięty. Koble stawione tak jak są. Wiem, zaraz tutaj za to zastrzeli. No ale cóż, ale jest to robota prze. No właśnie, mruga to? Miał to nie mrugać ten panel. No i nie mruga, a w 60 klatkach nagrywam. Czyli jest dobre światełko, nie będzie męczyło wzroku. Ciekawe, jak mnie teraz widać. Jednak, co mogę powiedzieć? Co światło, to światło. A ja się męczyłem, no w sumie musiałem, no z tym gównem. Słuchajcie, jak się nie ma danego sprzętu, no to się używa tego, co się ma. Jakby był ktoś chętny, może przyjść do pomocy albo pooglądać. 4 krzesełka dla obserwatorów. Kurde, leci. Mamy update. I słuchajcie, światłości stało się zadość.
jest jedna lampa. Odwracamy się i jest druga lampa. I powiem wam, dwie lampy tu dają naprawdę dużo światła. Wbrew pozorom myślałem, że będzie słabo, a tutaj jakby zrobił tam trzecią na przykład, już definitywnie, jak już będzie lokal, tu czwartą, nie wiem, sześć takich lamp maksymalnie na serwis i jest dobrze. Naprawdę zaczyna to w końcu wyglądać. Jest już późno, bo godzina niemal 21 w poniedziałek. Zaraz idę jeszcze to dokończę i finito na dzisiaj. A jutro zobaczymy, co przyniesie czas i życie. 23:39. Poniedziałek dobiega końca. Ja w sumie też. Miałem skończyć wcześniej, ale tam gdzieś tam troszeczkę zostało. Mówię, nie zniosę tego. No i zrobiłem to. Powiem wam, fajnie to wygląda. I sufit oczywiście tutaj 20 cm jest odsunięty od stropu. Tu jest zejście delikatne na 35, więc różnicy jest 15 pomiędzy tym a tym. To schodzi, więc one wszystkie tutaj są pod kątem. Coś takiego. Myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Tam pocisnąłem resztę. Tu gdzieś pomyślimy jutro, co z tą tablicą elektryczną, jaka ona będzie, jaki rozmiar. Ponoć ma być 3x12 plus 2 ewentualnie. I mówię, zaczyna to w końcu wyglądać. Jestem mega zadowolony. I powiem wam, że naprawdę fajnie. Fajnie jest zrobić coś samemu. I pierwszy raz to robiłem. Udało się. Wiadomo, trzeba było czasami się zobaczyć na YouTubie, jak się zapina te systemy. Trochę było pomyśleć, trzeba było. Powtarzam się, zmęczony jestem. Ale jest satysfakcja. Kolejny krok, elektryka. Czyli te czarne przewody tutaj trzeba będzie rozplanować. I najgorsze będzie w tym wszystkim to, że elektryka leci górą ponad panelami i ma przechodzić za tym profilem i dopiero na ścianę wychodzić i tu to będzie przerąbane. Ale powiem wam, naprawdę fajnie, po prostu światło zawitało do lokalu, od razu się zrobiło tak cieplej. Jest efekt, wow, jakby się teraz przywalił te czarne kasetony, to już w ogóle. Płyty sufitowe, jak zwał, tak zwał. Czas skończyć i jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się. Yo. Słuchajcie, dzisiaj mamy wtorek, 23. Szukam płytek na podłogę i powiem tak, załamałem się, jest dramat. Są tak drogie płytki, że to się w głowie nie mieści. Średnio tak 100-150 zł za metr. Szukam płytki o rozmiarze 60x60, żeby była szara, pół mat, pół połysk, taka no, sam raz, gdzie łatwo jest utrzymywać czystość. Takie płytki kosztują 150 zł. Przyjechałem teraz do Cedzyny, do kolejnego punktu, gdzie sprzedają płytki. Tutaj kiedyś kupowałem płytki do mojego mieszkania. Mam nadzieję, że zaraz tam wejdę i dowiem się, że kupię płytki za 80 zł z metra. Bo jeżeli płytki kosztują 150 za metr, a my tam metrów mamy 32, to na dzień dobry trzeba 4,5 tysiąca, no 5 tysięcy złotych na płytki. Nie chcę tyle wydawać. O ile sufit mi się wydał drogi, to teraz za chwilę się okaże, że ta podłoga to będzie jeszcze więcej kosztowała. Gdzie sama robocizna jeszcze dojdzie do tego z 2000. Czyli 7 tysięcy za podłogę. Chore. Może za chwilę będą lepsze ceny. O, jesteśmy tutaj. Cedzyna, łazienki, cedro, mazur, coś tam. No i tak, coś takiego 94. 103. No tutaj. Dzień dobry. Proszę panią, szukam szarej płytki 60x60, żeby nie była za droga. Okay. Cena robi robotę, bo do serwisu będzie. Coś takiego. I to już jest rok. O, powiem pani, że ona spoko wygląda nawet. Tu jest jaśniejszy, odcięć ciemniejszy. Kurwa. Nie jest to głupie. To no, sprawdzimy dostępność tej. Mhm. Ona jest matowa? Tak. Znajomy mówi mi, że na matowej będzie widać mocno brud. Gdzie pan potrzebuje te płytki? Do serwisu, do pomieszczenia. Do serwisu? Tak, okay. Serwisujemy elektronikę. Aha, na tej zasadzie. No to też pytanie, tak? Bo już to jest takie pomieszczenie, gdzie raczej nie zmieniamy butu. Nie. Dlaczego się pani tak śmieje? No bo nie wiem, no zależy. No, może to być też
serwis w domu i na przykład trzeba zmieniać buty. Nie, to kupiliśmy nowy lokal i szukamy oszczędności, bo na razie byłem gdzieś w jednym miejscu, tym przyjadę tutaj, bo u was kiedyś zamawiałem, mówię, parę lat do tyłu, to podjadę daleko, nie mam z Kielc. To sprawdzamy. Dobra, to wstępnie to mi się... 116. To mi się podoba. Idziemy. Tu. Deszcz pada, kurde. Tylko tutaj mamy ograniczoną pulę kolorów. Ale co, lepiej robić odcięcie kolorystyczne, czy zbliżyć się najbardziej do... Ja bym się zbliżyła do koloru. Nie wiem, że tak za bardzo to... Przy tym świetle to tak widać. No, albo ta, albo ta. No. Naprawdę to w tym momencie to najciemniejsze to pasuje. Tylko wiadomo, na jednej będzie więcej tego ciemnego, na drugiej mniej. No ale chyba w razie czego jest lepiej mieć ciut ciemniejszą. To na pewno. Niż ciut jaśniejszą, nie? Nawet pod kątem brudu, pod tym kątem myślę. No wiadomo, że tak, bo no, mniej na pewno będzie widać to, jak coś zajdzie tam fuga. Dobra, bierzemy to. No i słuchajcie, płytki zamówione, fuga też. I wydałem 2013 zł. Kurde, to jest straszne. Naprawdę to jest straszne. Nie wiem, jakoś tak zakładałem, że to wszystko będzie mniej kosztowało. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że robocizna kosztuje więcej niż same materiały. I to mnie przeraża. No i plus jest taki, że oni mi to przywiozą pod firmę, musimy sobie to rozładować, to jest około 820 kg. I w następny czwartek mamy dostawę płytek. Sobota, 27 listopada, prawie że 12. Dzisiaj będziemy montowali pierwsze przewody elektryczne na ścianie. W pierwszej kolejności trzeba te listwy, w sumie tutaj była listwa, już jej nie ma, ta przyścienna, ten profil przyścienny. To trzeba podkręcać. Tam też i flexem będziemy nacinali takie kanaliki, żeby w niego wprowadzić ten przewód, który później właśnie pójdzie pod tą listwą. Zobaczycie, jak to wyjdzie. Sami zobaczymy. Jeszcze zastanawiamy się w ogóle, jak puścić elektrykę, którędy. Tu mamy zagwózdkę, co z tym kablem zrobić. Wszystko będzie się robiło na naszych i waszych oczach. Na tyle, na ile to nagram. Także sobota będzie, myślę, w miarę ciekawa. Kluczowa. Bo jak to już zrobimy, to później tego nie poprawiamy, przynajmniej nie prędko. No. Na śmieciuniu tu robić traction derby. Ale dziureczka już jest. No ale to tylko 35%. To tak jeszcze w głąb. A jeszcze tam trzeba głębiej. Tak. Głębiej. Dobra, słuchajcie, jadę teraz do OBI. Trzeba kupić młotek jakiś większy i rurę 120, bo musimy sobie zrobić taki pseudokibel, bo w tym momencie nie ma gdzie się załatwić. Wiecie, ludzka rzecz, no ale potrzebna. Jakże potrzebna. Także coś ich trzeba załatwić. Byłem w OBI, powiem wam, to jest jakieś szaleństwo. Zapłaciłem 192 zł za tą rurę, za to kolanko, młotek, co prawda firmy Stanley, to i szczotkę Wiledy. Ja nie wiem, co się dzieje, ale to jest wszystko tak kurde drogie. Nie no, szaleństwo. Powiem wam, że to jest bez kitu chore. 192 zł za cztery rzeczy na krzyż. A ja jadę do hurtowni elektrycznej, kupuję przewody na całą firmę, płacę za to 1000 zł i mówię, o, dużo. A tutaj? Tylko wiadomo, jestem w OBI, no bo OBI jest tam, no. Bo wiecie, jest sobota, jest godzina 13, no to co gdzie kupię? Wszystkie hurtownie pozamykane, bo one są czynne poniedziałek, piątek. Natomiast właśnie te markety naprawdę na tym zarabiają i to jest tragedia. Zgadnij, ile za to wszystko zapłaciłem, powiedz to. 50 zł. 192 zł. Ile? Naprawdę. Młotek 80 chyba 8, to dłuto 40, to... Kosztowało kolanko, nie wiem, ale 192 zł. Nie wiedział, że młotek 80 lepiej było kupić kujkę do wiertarki. Wiertło i to by kosztowało z 2000 zł. O, jak ładnie. O! Otworzyłem skrzynkę i się okazało, że jest szablon. Aha! I brakuje pół centa, żeby skrzynka weszła od góry. Aha, czyli trzeba ciąć. Pół centa. Żeby było ładne. Dobra. O. Aleś tu tego nadziubał. To ja kurwa młotek za 8 dych kupiłem. Ale nie, ceny są po prostu tragiczne. No...
To wiesz, tu się kupuje jakieś rzeczy na sufit, płaci za to 1000, 2, 3000 i można powiedzieć, dobra, kosztuje to. Przewody elektryczne, tysiaka, no ale młotek i to. A, i szczotka. No szczotkę, szczotka chyba 3 dychy. No ale mimo wszystko. Szkoda gadać, co się dzieje w tym kraju. Niedługo to chleb będzie kosztował 8 zł. Już kosztuje. Już kosztuje, no to super. A olej w promocji będzie za 12, a normalnie 16. Nie, szaleństwo, po prostu szaleństwo. Powtórzę to, szaleństwo, to jest nienormalne. Słowo daje, nienormalne. Ceny są wystrzelone w kosmos. Ale gorsze jest to, że na przykład tak jak usługa rybalingu kosztowała 250 zł, w roku 2012, to wiecie ile teraz kosztuje? 200, czasami 250. Po 10 latach koszt usługi obniżył się o 50 zł, a wszystko poszło w górę. Nie wiem, 100%, 200%, tyle. Kurde, zamiotłem trochę podłogę. Szufelki nie mamy, ale z tego sobie zrobiłem szufelkę, także to nogą trochę, cyk, cyk. Moja super darmowa szufelka działa. Te 192 zł dzisiaj to jest normalnie ból dupy i to do worka. Po prostu nie. Ale robi się czyściej. Posprzątamy trochę, bo wszystkiego jest tego po prostu za dużo. Nie Miecio? Coś wykopał. No tak na próbę, ale trzeba będzie ten jeszcze... O, jak fajnie. I w dziurę trzeba będzie jeszcze rozkuć. Jeszcze głębiej. Wiesz, co prawda płytki dojdą, ale na szczyle nie dojdzie do płytki, nie? No dobra. No i ta jest akurat przykręcana, a nie zmontowana na pionkę. Przykręcana, czyli dobra jest, no. Tak, no czyli Hager w tym wypadku jest fajny. Tu będzie cała nasza elektryka. Git mająca. Nie głupi sposób montażu. Nie je byle co. To nie głupi wymyślił, tylko jak coś głupi używa. No tak. O tak, o to je tak. Tyle się trzeba skuć. Tyle. O, trochę mniej. Tyle o ile, dobra. Mieciuś tutaj działa. Używa naszej darmowej szufelki. Elegancko. Kurde. Tablica jest osadzona. Nawet to wyszło. Tylko dziury nawiercić. Także idziemy do przodu. Jest tu trochę szaro, buro. Nie wiem, czy to iPhone widzi, ale jestem cały brudny. Zaraz skoczymy na obiad, zjemy coś i walczymy dalej. Ale jest tak. Wobi już choinki. Słuchajcie, zmiana planów. Byłem teraz kupić takie, jak się to nazywa, kołek uniwersalny. Dwa opakowania za 50, prawie 8 zł. I zmiana planów. Będziemy robili instalację elektryczną nie na suficie, tylko część pod, część nad. Zobaczycie, jak wyjdzie. Będzie fajnie. Nasz Miecio poszedł do sklepu, ale odrąbał, ale kawał roboty. Ta skrzynka osadzona i stąd leci taka, no, ta dziura. Tutaj mamy ogólnie przewody do tablicy teletechnicznej, czyli skrętka internetowa, światłowód, kabel od telewizji i coś tam. Kupimy PESZEL, wstawimy go tu. Ten przewód będzie leciał w PESZEL-u i on będzie szedł tędy. I po kolei do góry i tablica teletechniczna w zasadzie jej nie będzie. Kupię taką szafę rakową, w której będzie serwer plus te wszystkie zdety kolejne i on będzie tam. Tu będzie właśnie ta tablica elektryczna. Tam na górze widać przewód. To jest właśnie ta linia główna zasilania, która tu wychodzi. Czyli nasze trzy fazy, o to, 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 to. Trzy fazy plus reszta. Ten kabel stąd zabieramy, puszczamy go tu w dół. I dołem wjedziemy do skrzynki. Tutaj to wyjedzie. Cała instalacja elektryczna będzie rozchodziła się na lokal w górę. Tędy. A, i jaki jest pomysł? Stąd przewody lecą do góry. Skręcają tam w prawo, w lewo. I tutaj nie będziemy nad sufitem, nad panelami sufitowymi rozprowadzali przewodów w tym miejscu. Tylko lecimy dołem. Stąd będzie szło z 6 żył. W takich fajnych spinkach. Jak się okazało, one mają takie jakby samopozycjonowanie, że te kable będą równo i to lecimy tędy, tu zakręt trochę do góry, tu sobie idzie tędy, 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 dwie żyły zjeżdżają w dół na pierwsze stanowisko serwisowe, reszta leci, leci, leci i znowu tu tam zjeżdżają na drugie stanowisko serwisowe, kolejne dwie czy trzy żyły i tak to będziemy realizowali, czyli taki fajny pająk już na górze będzie, a potem będziemy się schodzili w dół, to nabierze fajnego uroku. I co pozostanie nam, puścimy tak czy siak sufitem. Więc dzisiaj wyznaczamy laserem
tutaj równą linię poziomą, żeby ponawiercać te kołki, które kupiłem w Obi i te haczyki. A będziemy montowali takie coś. To zachodzi jedno w drugie. Nie mam jak trzymać aparatu. O, nie wiem, czy to będzie widać. To wpina się tu, w tą stronę. O, na tej zasadzie. Syk. I mamy. Widzieliście. Były dwa oddzielnie i są połączone. Dzięki temu tutaj możemy połączyć sześć pod rząd. I wtedy to właśnie przykręcamy do ściany. I potem te kabelki będą szły równo. Coś takiego trzeba będzie pewnie co jakieś 30, no może co 40 cm. Taką jedną listwę trzymającą te przewody. Dzięki temu one nie będą tańczyły, nie będą się wyginały. To wszystko będzie fajne, równe, piękne. I to dzisiaj montujemy. To jest pomysł. Nasz mieciunio zrobił siwy dym. Co tu się zadziało? No, no jest siwo. Zakurzone, widać. Chociaż iPhone tego nie widzi dymu. Ale bez odgrzaszu było siwo. Dobra, jestem na wysokości. Zamontowany jest pierwszy. Co to jest? Jinx, nie wiadomo co to jest. No to co trzyma przewody, kamer. Uchwyty. Tu już nawierciłem po trzy dziury. Laserem mamy fajnie wyznaczoną linię poziomu. Te trzy będą trzymały właśnie tamto. Tu kolejne trzy. Tu. I wszystko będzie szło w jednym poziomie. Także będzie efekt. Ciągniemy kabla. Tu jest kobel pociągnięty z domu. Cyk, wchodzi pierwszy kobel. Wchodzi tam, no i dalej nie ma, bo platforma się skończyła, więc nie ma. Szyny były złe. Ale to jest niegłupie. Jest progres. Dzisiaj już kończymy, 22.11, sobota, wystarczy. Wszystko dla ludzi, ale z umiarem.